Na przestrzeni ostatnich lat mocno zmienił się rynek robotów sprzątających ze względu na to, że na początku były one dostarczane z prostymi stacjami, które w zasadzie je ładowały. Później przeszliśmy do robotów, które posiadały stacje opróżniające je ze śmieci, które znajdowały się w tych pojemnikach na brud. A teraz coraz większą popularnością cieszą się roboty takie jak te, a mianowicie T20 Omni, czyli robot, który posiada naprawdę niezwykłą stację opróżniającą, czyszczącą, ładującą. Ze względu na to, że jest ona naprawdę pokaźnych rozmiarów. Ma między innymi 2-4-litrowe pojemniki na brudną oraz czystą wodę, a z drugiej strony to, co wyróżnia przede wszystkim tego robota, to to, że szczotki, a raczej te mopy, które kręcą się pod samym tym robotem sprzątającym, są też myte w tej stacji w temperaturze 55 stopni, co gwarantuje nam to, że brud, który będzie zbierany z naszej podłogi, będzie później też dokładnie umyty z samych tych szczotek i on powtórnie nie będzie wyjeżdżał znów na podłogę przy ponownym myciu. Także śmiało mogę powiedzieć, że takiego robota z taką stacją jeszcze nie mieliśmy w naszym domu, ze względu na to, że te stacje są coraz to bardziej napakowane technologiami i mają powodować, że coraz to mniej rzeczy, takich jak chociażby mycie, dokładne mycie tych podłóg, będziemy musieli sami robić, bo wiadomo, że w tych tańszych robotach, czy tych robotach, które pojawiały się kilka lat temu, te mopowanie było dodatkiem, a teraz w zasadzie staje się ono już pewnego rodzaju standardem, który jest na naprawdę wysokim poziomie. Dlatego w dzisiejszym filmie pokażę Wam, co wyróżnia te propozycje, czyli model T20 Omni, który właśnie wszedł na rynek, czego możecie od niego oczekiwać, dla kogo jest to produkt, ile kosztuje i jak on sprawdzi się w takich domowych zastosowaniach. Pierwsza rzecz, która wyróżnia właśnie Ecovax D-Bot T20 Omni i na którą powinniśmy w zasadzie zwrócić uwagę, to ta sporych rozmiarów stacja do ładowania i mycia w ogóle tego sprzętu, a raczej mopów, które są zainstalowane w samym tym robocie. Generalnie tutaj zmieniło się dużo względem poprzedniej wersji, ze względu na to, że sprzęt ten podgrzewa wodę do 55 stopni, którą następnie używa do przemywania szmatek, tak aby cały czas ten robot jeździł z czystymi tymi szmatkami, nie mył powtórnie podłogi w nowych miejscach tą brudną wodą, która oczywiście i tak jest na bieżąco przepompowywana właśnie tej stacji, ze względu na to, że mamy tutaj 4-litrowy zbiornik na brudną, jak i na czystą wodę. W związku z tym mamy pewność, a raczej możemy oczekiwać tego, że ta podłoga podczas mopowania będzie jeszcze czystsza, aniżeli w tych poprzednich modelach. Tutaj Wam w skrócie mogę powiedzieć już teraz, że naprawdę bardzo dobrze to wygląda, zwłaszcza, że oczywiście przy tej klasie robotów nie ma już mowy o takim zwykłym mopie, który jest w zasadzie ciągnięty przez ten odkurzacz, tylko mamy tutaj specjalnie 2 szczotki, które jednocześnie naciskają na samą tą podłogę. Mogą się obracać nawet do 160 razy na minutę i dodatkowy ten nacisk, który jest również wywierany, powoduje, że nawet większe zanieczyszczenia są po prostu bardzo dobrze wycierane. Przez co, jak widzicie, tutaj już nie chodzi tylko jedynie o przetarcie jakiegoś kurzu czy brudu lekkiego, który jest na takiej posadce na kafelkach, tylko normalnie możecie wycierać o wiele większe plamy czy naprawdę konkretne zabrudzenia. Ja tutaj na przykład wylałem kolę, wylałem też sok z truskawki, bo akurat mamy taki sezon, więc pomyślałem, czemu by nie. I jak widzicie, ten robot całkiem nieźle sobie z tym poradził. Może nie jest to jeszcze idealny poziom i czasami można po nim poprawić, wycierając samodzielnie szmatką, ale ogólnie jak na ten poziom zabrudzenia, wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Natomiast tutaj warto się zatrzymać na chwilę i powiedzieć, że sam ten proces wymiany tej wody oraz mycia samych tych szmatek można również ustawiać pod swoje preferencje. To znaczy w samej aplikacji możecie sobie wybrać, co ile tak naprawdę on ma wracać do tej stacji, aby wymieniać tą wodę i myć te szmatki, bo każda taka procedura łącznie z przyjazdem i odjazdem, a także samym przemyciem, trwa około 2 minut. Także jeśli macie niewielką powierzchnię, jakiś mniejszy domek, myślę, że można robić to częściej, ale jeśli macie jakieś naprawdę duże przestrzenie do umycia, to jednak bym to zmienił, aby odkurzacz przyjeżdżał co powiedzmy minimum kilkanaście, jak nie nawet więcej minut, ze względu na to, żeby się nie okazało, że faktycznie podczas jednego sprzątania on musi z 10 czy 15 razy wrócić do samej bazy, bo to jest trochę bez sensu. Natomiast oczywiście oprócz uzupełniania wody, pobierania tej brudnej wody, a także mycia tych szmatek, możemy wymienić też kurz, który znajduje się wewnątrz takiego pojemnika, wyciąganego w zasadzie z takiej szufladki, no i też na deser sam sprzęt ten będzie się tutaj ładował, chociaż ma on wbudowany akumulator na poziomie 5200 mAh, w związku z tym spokojnie mieszkanie, które ma kilkadziesiąt metrów na jednym takim naładowaniu, obsłuży i oczywiście mu jeszcze sporo zostanie, ze względu na to, że ja sam tutaj mam kilkadziesiąt metrów na parterze i jeszcze mógłbym go wysłać na pierwsze piętro i on też spokojnie na takim jednym naładowaniu
nawet tam po odkurza, chociaż oczywiście ten czas będzie zależny od tego, jak ustawicie w aplikacji sam poziom czyszczenia, czy też na przykład mopowania, bo oczywiście jeśli będziecie z nim wjeżdżać na najwyższe obroty i ustawicie mu na przykład maksymalną moc ssania, która wynosi tutaj aż 6000 paskali w trybie tej mocy maksymalnej, to oczywiście ten czas wam się również zmniejszy, będzie musiał po prostu szybciej do tej bazy wrócić, natomiast ogólnie wydaje mi się, że ta moc maksymalna jest przeznaczona do naprawdę jakichś konkretnych dywanów. Ja sam nawet takowych nie mam w domu, które mogłyby po prostu wykorzystać ten potencjał, albo z drugiej strony musielibyście mieć naprawdę niezły bałagan i sporo kurzu, aby to się przydało, bo w normalnych warunkach, jeśli co 2-3 dni ten odkurzacz jeździ po waszym mieszkaniu, to wydaje mi się, a raczej tak po prostu jest, że spokojnie może jeździć na tym normalnym, średnim trybie i będzie to jak najbardziej wystarczające, ale oczywiście, jeśli macie jakieś futrzaki albo macie właśnie jakieś grubsze dywany, które wymagają tej większej mocy ssania, to możecie to w aplikacji ustawić i tak jak wam mówię, coś co wyróżnia ten sprzęt to to, że została tutaj ta moc maksymalna podnoszona do 6000 paskali. Natomiast jeśli się zastanawiacie, co w sytuacji, w której on wykryje dywany, a ma mopy, no to oczywiście nie ma żadnego problemu, ze względu na to, że same te szczotki, same te mopy są w stanie się podnieść na 9 mm, przez co sam dywan nie jest zniszczony, a raczej nie jest brudzony przez te mokre mopy, te ściereczki, które są jakby zainstalowane, a z drugiej strony ta automatyczna detekcja samych tych dywanów powoduje, że jest zwiększana moc właśnie w takim miejscu, przez to możecie mieć pewność, że nawet nie ustawiając tego w samej aplikacji, ten dywan zostanie lepiej wyczyszczony. Z drugiej strony warto zaznaczyć, że same szczotki się też szybko obracają podczas mycia czy mopowania właśnie takiej podłogi, w związku z tym cały ten proces jest naprawdę bardzo dokładny, jak sobie zobaczycie na tych ujęciach, wygląda to naprawdę nieźle, odkurzacz nie zostawia jakby suchych przestrzeni, wszędzie dokładnie wjeżdża, nawet przy jakichś rogach czy jakichś ściankach wszystko jest dokładnie umyte, w związku z tym nie musicie tutaj już później chodzić i wycierać jakichś poszczególnych paprochów, tylko jest wszystko wciągnięte. Jedyne co zauważyłem, to na przykład na mojej podłodze w momencie tego miejsca, gdzie jest łączenie kafelek z samym parkietem, mam taką listwę i tam przy tej listwie czasami zbierają się po prostu jakieś zabrudzenia i on tam idealnie już jakby nie jest w stanie tego wyczyścić, chociażby ze względu pewnie na to, że ta powierzchnia już nie jest równa, tylko jest taka wybrzuszona, no i siłą rzeczy jest mu trudniej, ale tylko w zasadzie to jest ten jeden element, z którym sobie gorzej radzi, bo w innych takich normalnych sytuacjach, tak jak wam mówię, czy to przy ścianach, czy przy jakichś kantach, bardzo dobrze to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o samo odkurzanie, no to jest naprawdę bardzo dobrze, tak jak wam mówiłem, została tutaj podniesiona maksymalna moc do 6000 paskali, jeśli chodzi o tę moc ssania. Natomiast to, co ja bym jeszcze mocno zauważył, to to, że bardzo fajną rzeczą, chociaż przy tej klasie sprzętu raczej naturalną, jest to, że mamy szczotki sprzątające po dwóch stronach odkurzacza, w związku z tym tutaj ten poziom sprzątania jest po prostu na naprawdę bardzo, bardzo dokładnym poziomie, no ale tego od tej klasy sprzętu musimy już po prostu też wymagać. Natomiast inną kolejną rzeczą, która wyróżnia sam ten odkurzacz, to z jednej strony świetny asystent głosowy Iiko, który komunikuje się z nami i w jasny sposób przedstawia nam, co się dzieje z odkurzaczem, albo że na przykład musimy wymienić wodę w pojemniku, bo już nie ma czystej, albo jest za dużo brudnej, no a z drugiej strony mamy tutaj do dyspozycji naprawdę bardzo dobrze napisaną samą aplikację, ze względu na to, że tak jak wam mówiłem, możemy tutaj ustawić mnóstwo rzeczy, możemy sobie ustawić też miejsce, do których ma najpierw jeździć, do których ma w ogóle nie wjeżdżać, albo jak często daną podłogę ma na przykład przetrzeć, bo widzicie, że na przykład w korytarzu jest zabrudzenie po jakimś błocie, po jakimś piasku i chcecie na przykład przed przyjściem gości tam mocno wyczyścić, to również to możecie zaznaczyć, także tutaj śmiało trzeba po prostu pochwalić Ecovacs za idealnie dopracowaną samą tą aplikację. No i mówiąc o samym mopowaniu, sprzątaniu, czy też mówiąc w skrócie jeżdżeniu po waszej podłodze, trzeba na pewno wspomnieć, że sam ten sprzęt jest wyposażony oczywiście w przeróżne czujniki, lasery, skanery, które powodują, że jest on w stanie sobie bardzo dobrze odwzorować całą mapę, po której będzie jeździł, ale warto powiedzieć o nowości, która również tutaj trafia, a mianowicie system wykrywania obiektów TrueDetect 3D 3.0 i naprawdę działa bardzo, bardzo dobrze. Zobaczcie sobie, jak ja tutaj to testowałem. Możecie rzucić czy to jakieś skarpetki, zabawki od dzieci, zabawki od zwierząt i on to będzie naprawdę bardzo dobrze identyfikował i po prostu wymijał. Oczywiście dla wielu osób może nie jest jakimś game changerem, ale moim zdaniem warto się nad tym pochylić ze względu na to, że dużo ułatwia właśnie ta funkcja w kontekście sprzątania później waszej podłogi, że wy przygotowując taki odkurzacz do tego, żeby wyjechał na tą podłogę i ją poodkurzał, czy po prostu umył, nie musicie już się zastanawiać nad tym, czy musicie pozbierać wszystkie te zabawki, czy on żadnej nie wciągnie, bo ta detekcja, czy wykrywanie tych wszystkich przeszkód, czy rzeczy działa naprawdę bardzo dobrze, przez to nie musicie się bać o to, że zaraz jakieś skarpetki, czy zabawki od waszych zwierząt będą po prostu w szczotce, albo od razu zostaną przeniesione do śmietnika. Nie, tutaj to naprawdę bardzo dobrze chodzi i warto również o tym wspomnieć, ale oczywiście jego największym ograniczeniem jest to, ile trzeba za niego zapłacić. Cena detaliczna obecnie wynosi prawie 5000 zł, bez złotówki, w związku z tym to na pewno nie jest mała cena i musicie być
przekonani, że będziecie go wykorzystywać po prostu na 110%, a konkretnie będziecie po prostu od niego wymagali tego, że będzie wam mył i nie tylko przecierał jakieś lekkie brudy na podłodze, tylko faktycznie już mył konkretne zabrudzenia, ścierał już naprawdę jakieś błoto, zanieczyszczenia. Także tyle ode mnie. Chyba nie kłamałem na samym początku, mówiąc, że tak zaawansowanego robota po prostu jeszcze w domu nie mieliśmy. Naprawdę jest napakowany nowymi technologiami, które wspomagają te codzienne czyszczenie, a z drugiej strony samo czyszczenie czy mycie tych podłóg wychodzi mu naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Więc jeśli macie tylko większy budżet, jeśli możecie zainwestować w taki sprzęt, to jak najbardziej bym się nim zainteresował. Na pewno się w waszym domu bardziej sprawdzi, jak macie więcej jakichś kafli, czy jakichś paneli, albo po prostu jakichś drewnianych podłóg, a niekoniecznie więcej dywanów, no bo wiadomo, że wtedy ten potencjał samego mopowania, czy naprawdę takiego mycia tych podłóg nie będzie wykorzystywany. Ale jeśli tylko macie właśnie takie powierzchnie, to jak najbardziej bym się nim zainteresował. Jeśli będziecie chcieli go kupić, to linka do strony producenta, gdzie możecie go znaleźć, zostawiam wam w opisie tego filmu. A ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!